Władzu, witam w kolejnym denominie gier. Dzisiaj mamy grę Steam Investigators. Gra nie ma języka polskiego, ma być w tym roku, nie wiemy kiedy. Duży minus na starcie, ci co nagrywają to wiedzą, albo ci co grają na słuchawkach, też nie ma opcji dźwięku w ogóle w grze. Takie są opcje, słuchajcie. Nie ma. Dobra, zobaczmy co to za gra. Nie mam zielonego pojęcia czego się spodziewać. Gra nie ma języka polskiego, no to nie wiem czy już powiedziałem, czy nie. Więc może ciężko się będzie grać, zobaczymy. Jeżeli jakaś fabularna, będzie dużo tekstu, będziemy zasypani, to może być ciężko. To tak jak jakiś śledczy miejsca zbrodni, tak trochę wygląda. Tak brzmi, ale... Są różne napisy, czy są te same napisy? Dobra, mamy, chodzimy. A po co mam biegać? Ja pewnie spokojnie chcę robić. Co? Dobra, weź. Co do mnie gadałeś tam? To mi się zacięło? Czekajcie. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. A Alfa Build, ten super, nie? Rewelacyjny dosz. Poczekajcie, co oni tu do mnie napisali? Czemu się to nie uruchomiło? F. Prawy, lewy. Tam się chyba coś nie załadowało po prostu, słuchajcie. Takie dziwne... Zobaczcie, no to nie działa. Mi. Tak. Kinga. Kuly fon. A dobra, to ja nie miałem pisać, tylko mam obejrzeć scenę i dopiero dojść. No właśnie. Za pierwszym razem mi nie działało, to po co ja odpowiedzi dałem? Prawym przybliżenie, lewym interakcja. Dobra, tu odpowiadam na to, dobra. Dobra. A dobra, to będzie gra, już widzę, że nie gra. Jake, jest Clara, Jake. Clara jest Jake. Dobra, patrzymy dalej. Odłóż. Aha, są ponazywane krzesła. Czy ja w ogóle stąd mogę wyjść? Klara jest ten. Jest gościem, bo to jej urodziny. 22 jest. Wiem, że jest 22. Wiemy, kto zginął. Dobra, i mamy się teraz domyślać tego zupełnie. To nie, to tu bez dobrego polskiego języka to... No i to trzeba łączyć wskazówki, nie? Połączenie... No to grant, słuchajcie, może będzie miał swój róg, no ale to nie będzie mój klimat. O. No właśnie. Czyli zobaczcie, tu możemy, nie może pić wina, czyli tam widzimy F is left handed, nie?
Czyli już mamy dużo takich wskazówek. No i można dojść do tego wszystkiego, jak chcemy. Patrzeć, co jest w szafkach, w szufladach. Przyjrzeć się tutaj temu. Ten tutaj wina nie mógł pić, więc to tutaj siedzi jej kuzyn. Musielibyśmy zobaczyć, jaki kuzyn. Gdzieś w tym pokoju na pewno jest informacja. Z którym z tych notatek, nie? Tu jest, tu nie wyjdziemy, tu nie. Tu był kuzyn? Tu pisał kuzyn do niej? Może Henry? Czy Henry to jej mąż? Albo jej kuzyn? Dobra. Muszę z nim skończyć. Pytanie, czy z Henrym, czy z tym drugim? No dobra, widzicie, jak to wygląda. No i każda strona pewnie taki, więcej zagadek, bardziej skomplikowane. No, tu macie, co ktoś wziął, ten. Ale chcę to odłożyć. Nie mogę niczego mieć w ekwipunku, tylko po prostu czytam, łączę. Czyli kartka długopis też się pewnie przyda. Dobra, ta rzuca palenie. Nie zostawi na tym. No ale pali. Rzuciła, pali. Czyli to jest... A ten ma oręż... A dobra, poczekajcie. Tu siedział jej kuzyn. Teraz nie wiemy tylko, jaki kuzyn ma na imię. Dobra, będziemy kończyć. Już sami sobie możecie to grać. Widzicie mniej więcej, na czym to polega? Pewnie gdzieś w którychś z tych notatkach można wywnioskować, jaki kuzyn ma na imię. Tam to było. Teraz już nie zobaczę. Nie chce mi się. Dobra, słuchajcie. Widzicie, jak wygląda demon. No nie, bo za mało tutaj pokazali twórcy, więc... A jeden jest leworęczny, poczekajcie, gdzie jest, będziemy widzieć, patrzcie. Jest leworęczny, czyli nóż powinien być w prawym ręku. Tylko tu jest w lewym ręku. Czyli tu siedzi Ed. I Ed siedzi na krześle 4-5. Na pierwszym siedzi Ed. Jakbym odpalił komputer. A tego pytania nie będzie, bo to jest za proste. To nie wiem. I właśnie, kto jest kuzynem i tak dalej. No dobra, no pewnie popatrzcie, w to można. Tak jak mówię, no pewnie ktoś znajdzie przy tym. Pan. Powoli rozwiązując to. Tam po tym pewnie można dojść. A dobra, czyli tu wszystko można otworzyć. Nie, to jest zablokowane, no ale to mogę. I można dojść, kto jest kim. Z tej kartki wiemy, gdzie siedzi Ed. Ale nie wiemy reszty. Dobra, i nie wiem, i tu jest zbrodnia, tu leży... Jakby z tego krzesła, z trzeciego. Tu siedział Ed. Tam siedzi jej kuzyn. No, można też strzelać, pewnie próbować. Dobra, dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się w kolejnym demonie.
Nara.